Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback, Payback. Nazywajcie jak chcecie, wymowa jest poprawna, Payback i Payback, jak się okazuje. Więc dobra, jedziemy sobie dalej. I tak, będziemy sobie robić trening driftowy, króciutki, jeden wyścig sobie tutaj pojedziemy, driftowy, w moim Lambosie, potem odkryjemy ukryty samochód, a później jeszcze musimy zrobić sobie, czekajcie, tutaj, tu jest jakiś test, speedcrossowe testy, muszę to sobie ukończyć, zobaczyć jak to wygląda. Teraz chodźmy sobie tu i startujemy. Zobaczymy jaki wynik. Uderz 40 obiektów, no dobra, zresztą na kasie mi aż tak mocno nie zależy, a może przy okazji się nabije, niech będzie. Najważniejszy jest wynik, zobaczymy czy wyszedłem z wprawy. Musimy pokonać 1 200 000. O, shit, no nic, Dawaj, Lucek. Ty jesteś w formie, Mac, ale czy Lucek jest w formie? Oj, chyba nie. Nie czuję się tak pewnie teraz z padem w ręku jak wcześniej. Na szczęście ten wyścig driftowy, czy ta traska nie jest aż taka super trudna. Uderzyłem o ten. To jest dziwne, że mi się nożnik nie skasował. Ale chyba się kasuje tylko wtedy, jak uderzymy podczas driftu, jak teraz. Ile już mam? 600? Za mało. Nie pobiję wyniku chyba. No to driftowanie jest fajne. Znaczy takie, może nie realistyczne, ale chodzi o to, że zabawne. O, żeż ty, cholerny złom. Więc stał na poboczu. 14 tysięcy tylko tu zdobyliśmy, bo jechaliśmy chyba 5 na godzinę. Zdecydowanie za wolno jak dla Lambo. Lambo tu musi koksić. Ej, dupa. Nie uda się milionka nawet zdobyć. Nie fajnie. A może się uda? Nie. Och, było blisko. Ciężko! No nie poszło ludzko. Ja myślę, że wynik do pobicia jest, nie? Że sobie live odpalić na live trenować drifty, to się zawsze fajnie trenuje na live. Dobra. Mamy. Chyba to mi nie będzie pasować tutaj. Nie, coś ty, zobaczcie. Niby część o takim samym poziomie, zobaczcie jak mi staty spadają. Wymienimy od razu. Dobra, teraz tak, jedziemy sobie po ukryty samochód. Jeden z widzów wysłał mi fotkę, gdzie on się znajduje, żebym nie musiał szukać, ale na Twitterze było napisane, że trzeba znaleźć samochód w miejscu, gdzie będziemy mogli podziwiać dwa mosty, widok dwóch mostów. I możemy sobie tam pojechać. Lambosem driftuje się fajnie, jest to jeden chyba z lepszych samochodów do driftów w Need for Speedzie. A teraz będziemy mogli sobie odkryć Mazdę RX-7 i zobaczymy jak ten samochód da się stuningować. Ile ja mam kasy? Starczy mi na tuning? O kurde, powiem wam, że tak słabo trochę z tym tuningiem będzie. A jest sobie, tutaj stoi Mazda RX-7. Malowanie takie sobie. Nie powiedziałbym, że jest jakieś fantastyczne. Dobra, musimy dostarczyć samochód Rawowi, żeby z nim coś zrobił. A to jest wersja importowa, tak? Mamy tutaj kierownicę po prawej stronie. No, na razie nie grzeszy prędkością i przyspieszeniem, bo dopiero co się przesiadłem z Lambosa, stunigowanego bardzo mocno. No ciekawe, myślę, że tutaj tego samochodu nie będziemy mogli stunigować na maksa. O Jezu, jaka ta Mazda teraz jest wolna. Ale już wiem, na co ją zrobię, na drift. To chyba oczywiste, no na co mógłbym ją zrobić? Na wyścig? Nie nadążacie? Chyba można będzie wybrać sobie tam stunigowanie, jakie sobie. No nie, chyba tak, bo to jest nowy samochód w garażu. Powinniśmy móc sobie. Nie, no serio, to już jest na wyścig? To czemu Mac w nim siedział w takim razie? Przecież to powinien siedzieć od razu ten drugi koleżka. No nie, ja chciałem na drift, no Mazda RX-7, co tu się dzieje? No dobrze, a czy, w ogóle, jak można ją zrobić? Czy tu są, nie to, Boże.
Chciałem tamte tuningowe sprawy. Zobaczmy. Uuu, poważnie? Tego się nie spodziewałem, że można ją wymaksować. Uuuuj! 400 punktów, ładnie. No, 399, wiecie o co chodzi. Więc tak, trzeba ją najpierw odmalować. Widać, tutaj musimy pozmieniać te elementy. O, shit. Ale serio, no czemu? I to jest dziwne, to jest podwójnie dziwne. Raz dziwne dlatego, bo... A, to jest w ogóle, możemy sobie wziąć ten zderzak z RZ, albo nie. Dajmy sobie taki. To jest dziwne, czemu... Jakie... Nie rozumiem, nie potrafię tego zrozumieć. Czemu... Ohohoho, koleżko, nieźle, nieźle. Co to za rozdzielacz, nie? Dajmy jakiś skromniejszy, kurde. Nie mogę tego zrozumieć, dlaczego ją maksujemy, dlaczego ona jest wymaksowana od razu. Nie potrafię, no, po prostu jakoś nie umiem tego zrozumieć. Dlaczego możemy ją wymaksować na taki poziom? To jest dziwne, to jest z beskitu dziwne. Przecież samochody z tej klasy mają... Znacznie niższy poziom, jaki możemy zrobić. No, w sumie dobrze, tak, ja lubię Mazdę, ale wolałbym ją jednak na drift mieć. Kurde, chyba że można ją teraz kupić w sklepie czy coś. Nie, no to mi się już nie podoba. Cholera, jasna. No ale tak, jeśli chodzi o opcje, trochę tutaj porobić możemy. Jak to dziwnie wygląda, ale dobra. Dziwnie, bo ten cały samochód jest bardzo nisko. A tam... A z przodu jest tak dosyć wysoko ta... No zaraz zobaczymy, czy da się tam zderzak zmienić. Dobra, dajmy tu białego. Kolorka. Czerwonego. Okej, rozmiar. Pięknie. Czy coś tu opony? Te nadruki na oponach są dziwne, nie podoba mi się to. Okej. I tarcza, możemy sobie wymienić. Właściwie tarczę to powinniśmy. Ale ten tył jest taki kwadratowy, nie podoba mi się to trochę. No nie, takie kwadratowe strasznie to jest. To już nie fajnie. No nie, no za kwadratowe to jest, no chyba przyznacie mi rację, że to wygląda dziwnie. Auto jest ogólnie bardzo ładne z wyglądu i wszystko fantastycznie, tylko kurczę. To spoilerowanie jest takie... Nie wiem, tutaj same takie wysokie zderzaki, znaczy te spoilery. Dajcie spokój. Ja bym taki mazdowy tu zainstalował. No dajmy taki. W końcu to jakaś hardkorowa wersja wyścigowa będzie później. Okej, lakierowany, pyk. No i te musimy wymienić, czyli tak będziemy musieli wszystko przywrócić do ten. Okej. Z wyjątkiem kół, w tym kół. Musimy wszystko od nowa. No bo chodzi o to, Jezu, ale czemu akurat to mi się skasowało? Tutaj szkoda, że nie można cofnąć na przykład konkretnych części, nie? Tylko trzeba od razu wszystko. To jest słabe trochę. Dobra, sobie to przyciemnimy, chociaż koła zostały, koła są fajne. Te sobie co wybrałem. Okej, tutaj dajmy troszeczkę inny zderzak niż przedtem. Tutaj dajmy jeszcze rozdział. Nie. Tego nie będziemy instalować, bo to kwadratowe, brzydkie jest. Z tyłu tam owiewki. Sobie nie, no to jest dziwna owiewka, co to? Dajmy jakąś taką. Albo mniejsza, fajna jest, dobra. Tak, to jest zdecydowanie. O, to jest fajne dla maździochy. Nie? To albo to. To jeszcze nawet jako tako. Ale nie kuźwa taki. Znaczy fajnie, że jest poszerzona, nie? Ale no kwadratowo z tyłu... Ja nie chcę patrzeć na taką kwadratową mazdę. No i boli mnie to, że kurczę nie można zrobić na drift. Co to ma być? Jak to nie można zrobić na drift? O, i tutaj z tyłu jakieś takie... Co? To. Dobra, dajmy roketa. Z przodu też. Rokieta damy. To już lepiej wygląda niż tamto, takie bardziej opływowe. Okropnie tam to wyglądało. Ja bym w ogóle tu spoilera nie instalował.
Reflektor, o właśnie, sprawdźmy co tutaj wymyślili. Nic nie widać, bo są bardzo przyciemnione. Ktoś Plasti Deepa na to popryskał. Jak zostawił. Okej. Końcówki, zobaczmy. Uuu! No to fajnie wygląda. Hops. Dobra. To co, dajemy ten spoiler? Taki wielki. W sumie będzie hardkorowy samochód, nie? Ulepszony. Ale no, czemu nie można na drift? Jak to tak? No jak to tak? No dobra. Zobaczmy co tam... A, czekaj, bo tu jeszcze musimy nakładki na progi. Coś bierzemy? Dajmy to, będzie pasować. No, dobre. Zobaczmy teraz malowania. Jakie tu ludziska powymyślali. Już oczywiście mamy szybkich i wściekłych na pierwszym miejscu. Czyli najczęściej używane. Ale ja sobie wybiorę coś innego. Tutaj mamy coś takiego. Nie, no spoko to wygląda. Ja bym dał coś... O, może tutaj takie... Japanese. Nie, no wygląda spoko. Tylko szkoda, że nie na drifty, nie? Szkoda, że nie można drift. No tak mnie to boli. Ops, obniżone. Mocniej się obniżyć nie da. To szkoda trochę, co? Możemy jeszcze zobaczyć tą pneumatykę. O, mam jeszcze jedną. Dobra. To. No i wyjazd. Mam kilka tych żetonów części. I ten. I tam tymi częściami możemy jeszcze troszeczkę ulepszyć ten samochód. Ale. Gdyby Mac coś dla mnie odebrał, nie będzie narzekał. Daj mu o tym znać. Nie no, spoiler nawet jako tako pasuje. Jest troszeczkę za wysoki, troszeczkę za duży. Ale odrobinę. No, mógłby być troszeczkę mniejszy, ale nie jest źle. Czyli to jest wersja wyścigowa. Ale to mnie najbardziej dziwi, że możemy ten samochód zrobić na maksa, że można... Ojej! Ajajaj. Że można dać go na te 400 punktów, powiedzmy. To jest masakra. Nie wyobrażam sobie tego, no inne samochody, takie jak, nie wiem, Charger, możesz zrobić sobie tylko na, czy tam 200 chyba, na 300 punktów niecałe, nie? Na 299. A tego możesz na 400, na 399, no nie rozumiem tego po prostu. Ach, no dobra, ale teraz chodźmy sobie, nie wiem czy do warsztatu, a coś tam sobie polosuję, zobaczymy. Już ten samochód, no ale to jeszcze jeszcze dużo mu brakuje do takiego koksa. Ciekawy jestem jak będzie już taki wymaksowany, jak będzie śmigać. No takie byle jakie części powsadzałem, w zasadzie ulepszałem tylko poziom, a później będzie się tam kombinację jakąś robić, nie? Teraz jest w ogóle ulepszone jakieś tam skoki czy coś. No dobrze, chodźmy na te speedcrossowe testy. Jeszcze to mamy do zrobienia. Tych testów będzie tam dużo, nie mam pojęcia. Trzeba ogarnąć, na czym to polega w ogóle. To będzie mi pewnie wszystko objaśnione. Zaplanowana nowa moda na konkurs z Prasport. To okej. Okay. Przygotować ekstremalną konstrukcję na ligę. O, shit! Czyli jakaś ekstremalna konstrukcja ma być. Nie podoba mi się to, że na miniaturce jest Mini Cooper. Czekaj, to nie jest Mini Cooper, to jest Mini Country. Mam, tak? Chyba tak. To jest dosyć spore auto. Tak. No i musimy dojechać gdzieś tam. Nowy sprzęt, trzeba go sprawdzić dla klienta. I prosisz mnie, żebym ci z tym pomógł? To bryka do speedcrossu. A? Do speed czego? Speedcrossu, daj spokój, nie słyszałeś? To nie. To jest wszystko w jednym. Prędkość, drift, skoki oraz rozpierducha. Ostatni krzyk mody w Palmont City. Przy okazji, to teraz świetny interes. Musi być sponsor, by w to wejść. Jestem do tego stworzony. Wszystko, co kocham w jednym pakiecie. Właśnie dlatego to ciebie proszę o pomoc. Okej. Okay. Więc śmigaj na lotnisko i do roboty. Czyli jednocześnie na drifty? Na balans w drifcie i kontrolę w terenie. Porządne skoki, niewiarygodne ślizgi po lądowaniu. Czyli na brykę prosto z moich marzeń. No właśnie, zobaczymy. Ojojoj. Świetny skok! 2 na 10. Kurde no.
No i zobaczmy. No i jak tam wóz? Daj radę, ziom. Więc o co w tym chodzi? W speedcrossie punkty są przyznawane za styl i prędkość. Wjedź do każdej strefy tak ostro i szybko, jak tylko potrafisz. Dwie okay. duże porcje stylu i prędkości. Robi się. Okej. Okay. Chyba ruszał ustami, nie? A to była jakaś scenka już wyrenderowana, więc normalnie tutaj jak postaci między sobą rozmawiają gdzieś tam na tym... Koniec tok? Dobra, chyba się uda. Wiecie, na grze to... Ktoś tu zrobił przemeblowanie. Należący do mnie tor speedcrossowy. Powinien zapewnić mieszankę skoków i szalonych driftów, przez które speedcross tak poniewiera. Okej. No dobra. 200 punktów mamy na tym samochodzie. Trzy okrążenia, pokaż co umiesz. Okej, mam nadzieję, że więcej samochodów będzie speedcrossowych. Mam nadzieję. Wygląda kontrolny drift za pomocą z ogromną prędkością, mam wysoko w locie. Zdobędź punkty i więcej. Żetony. Okej, dobra. Skręć ostro, okej. Dobra, spróbujmy. To jest chyba test, taki trening przed prawdziwymi zawodami chyba, nie? Czas się popisać! Dobra, też mamy tu mnożniki. Ciężko tym samochodem na razie. Mogę go może ulepszyć? Muszę teraz wyglądać świetnie. Okej, tu mamy kolejną strefę. Przyłóż się do stref w następnej pętli. No tu chyba możemy mieć większy mnożnik jak 4, no nie? Coś tam ładowała się jeszcze czwórka, więc chyba będziemy mogli mieć mnożnik nawet i razy 5. I skasował mi się, cholera. Trzeba uważać. Zupełnie inaczej się driftuje tutaj, ale myślę, że będzie można już jak się ulepszy tego miniaka, sporo... O nie, nie można mieć 5 poziomu. Będzie można sporo tu punktów ponabijać. Okej. Okay. Czyli tak jak w driftach, nie? Tylko, że skoki też jakby zwiększają nam serię. Dobrze. Aha, demolka jeszcze się liczy. Wow! Było blisko. Myślałem, że... Jej, ale kurde, co to się stało? Jak wyskoczył? Chyba uderzenie mi tam za jakieś zaliczyło, czy coś. Oho, ja mam tu mieć 900, ale kurde, 900 tysięcy muszę mieć. Dopiero mam 600. Trzeba się troszeczkę sprężyć, nie jest takie proste. Okej, gaz. Ty to masz talent. Jestem do tego stworzony. No! Super. Zajebiście. A, fajnie. Tutaj liczyła się demolka bardziej, nie driftowanie. Driftowanie dopiero w strefie tutaj. Jak długo to utrzymasz? Super! O, fajnie! Dobra, mamy już cel osiągnięty, ale... Wybrałem właściwego gościa. Samochód będzie trzeba na pewno ulepszyć. Nie no, fajne to jest nawet. Okej, okay. Czyli w konkretnej strefie trzeba robić konkretne rzeczy. I tutaj mamy nawet opisane, czego robiliśmy najwięcej. Chyba. A nie, to są strefy chyba, prędkość, strefy, tam te mnożniki, nie? Okej. Okay. Toru koń... sporo tych torów jest! Tor speedcrossowy, zobaczcie, jest tego trochę. No ale mój Lombos, jak ja tam Lombosem się dostał. Czyli co, mamy dostęp do tego samochodu? Wóz
Dobra, czy ja mam dostęp do tego samochodu? Na przykład mogę go sobie wziąć i stuningować? Trzeba to sprawdzić. Czyli to był jakiś mały tor, będziemy mieli do czynienia z jakimś większym. Trzeba też to obadać. Ja myślałem, że te speedcrossy będą... Będzie to jakaś rozgrywka online, ale chyba się przeliczyłem. No dobra, chyba nie będę miał go tu w swoim garażu. A jest coś do speedcrossu. To pewnie jest nowy dealer samochodowy. Chyba, że możemy sobie przemianować jakiś samochód na speedcross. Dobra, sprawdźmy to. Tylko, że ja w ogóle kasy nie mam. Trzeba najpierw kasy zarobić. Nie, to my musimy zmienić samochód. Tak, czekajcie. Więc tak, miejsca. I tu coś jest niebieskiego. Tak, speedcrossowe, czyli zupełnie nowy dealer. I tam na miniaturce była Mazda, więc może będzie można wziąć Mazdę do tego. Tylko znowu wolałbym Mazdę chyba właśnie do driftów bardziej. Wszystkich misji speedcrossowe. Co to? Infinity? A, ty. No to już są pretuningowane jakieś. No, zobaczcie. Mini Countryman, Focus RS. Focus RS był, No nie ma dużo tu tych samochodów, nie powtarzają się. No na pewno najciekawszym jest Infinity. Speed Cross. No tak jak Street X z tego. Z Need for Speeda Undergrounda, dwójki, jedynki. W jedynce było? Chyba w dwójce był Speed Cross. Street Cross. No ale Infinity wygląda chyba najfajniej z tych samochodów. Ale nie można go stunigować na maksa. Są tu samochody, które można stunigować na maksa? Nie. Zobaczcie. Wszystkie mają ograniczenie do 300. Czyli nie możemy wymaksować. Bo jakby można było mieć taki samochód, to wow. No nie, trzeba będzie sobie jakiś ten kupić, jak zdobyć kasę. Nie są to... Znaczy kasa. Widać, że to za 0 dolców jest, ale trzeba będzie to odblokować, jak się ukończy te wszystkie speedcrossowe rzeczy. Czyli mamy to mix driftu też, ale ten drift jest taki, no nie wiem, czy to będzie taki sam drift jak w tym moim Lambosie hardkorowym, które wymiata. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.